Oho! Okej, okay, są mocne i trochę słabsze momenty. Jakiś taki odpad z Holandii. Typowo na Eurowizję Junior sprzed 8-10 lat. Nic specjalnego. Jeżeli piosenka nie wywołuje żadnych emocji, no to jest klops, no to jest jakiś problem. No chyba, że występ, w sensie całe wizualizacje, klimat, po prostu nas zmiecie z planszy. Cześć wszystkim, z tej strony Miekulec i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich reakcji na piosenki z Eurowizji Junior 2024. A dzisiaj oceniam piosenkę z Irlandii. Irlandia, zielona wyspa, zielony ja, więc dobrałem się bardzo kolorystycznie do dzisiejszych reakcji. A Irlandię będzie reprezentować zwyciężczyni preselekcji irlandzkich, ponieważ Irlandia konsekwentnie co roku stawia właśnie na format publicznych preselekcji w celu wyłonienia reprezentanta i jest to Enya Cox Dempsey. Irlandia na Eurowizji Junior już po raz 9, ale w zasadzie tylko raz miała taki mocny strzał w 2022 roku i moim zdaniem ta piosenka wtedy miała naprawdę ogromne szanse na zwycięstwo. Gdyby nie super, bardzo mądry pomysł, żeby organizować ceremonię otwarcia Eurowizji Junior na świeżym powietrzu w Erywaniu w grudniu, gdzie temperatura spada poniżej zera, to może Irlandia by wygrała nawet Eurowizję Junior, bo po prostu reprezentantka mogłaby zaśpiewać, byłaby w stanie zaśpiewać ten najwyższy dźwięk, który robił chyba całą robotę podczas tej piosenki. No niestety nie udało się i tylko czwarte miejsce, ale to i tak najlepsze w historii irlandzkich startów. No a teraz zobaczymy, czy Enya ma w ogóle jakiekolwiek szanse zmierzyć się z tym wynikiem i powalczyć o jeszcze lepszy rezultat dla Irlandii. Ale zanim przejdziemy do reakcji, przypominam Ci oczywiście o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z reakcjami na piosenki z Eurowizji Junior 2024. Ich jeszcze trochę zostało, jak również z kolejnymi filmami, które zamierzam nagrywać po tym okresie reakcyjnym, tym razem dotyczącymi dorosłej Eurowizji. A, i byłbym zapomniał, odsyłam Cię także na mojego TikToka, Instagrama po newsy i ciekawostki i kulisy związane z Eurowizją. Miałem wrażenie przez moment, że to jest nie do końca czysto zaśpiewane, ten początek, no ale stres, trema. Próbuję się czuć swobodnie, ok. Jakoś w ogóle mnie nie zachęca ta piosenka. Jakiś taki odpad z Holandii. Nie wiem, ta wersja brzmi jak demówka. Bardzo dziwne to jest. Nie wiem, może ja powinienem rzeczywiście posłuchać wersji studyjnej. Okej, wow. No tutaj bardzo fajny, długi, bardzo wysoki dźwięk, czysto zaśpiewany. Ale mam wrażenie, że jej wokal, a ta piosenka i jakby styl tej piosenki to są w ogóle dwa zupełnie inne światy. O, okej, są mocne i trochę słabsze momenty. No jakby potencjał głosowy jest, mimo tutaj pewnych błędów, ale... No ale no nie wiem, ta piosenka jest no przeciętna. Nie mogę powiedzieć, że ona mi się nie podoba, ale też nie mogę powiedzieć, że mi się podoba. Nie jestem w stanie tego zanucić. To jest najgorsze, co może być dla piosenki, bo piosenka może irytować, może cię ten rytm denerwować, może ci się nie podobać, może wywoływać skrajne emocje, ale to wtedy dobrze, bo przynajmniej jesteś w stanie jakkolwiek zapamiętać tę piosenkę i na pewno znajdzie się grono osób, które taką piosenkę polubi. A jeżeli piosenka nie wywołuje żadnych emocji, no to jest klops, no to jest jakiś problem. Dobra, sprawdzę wersję studyjną. Podejście numer dwa, tym razem do wersji studyjnej.
Lights on! Aha. No już dużo lepiej to brzmi, chociaż dalej trochę ma taki vibe dejmówki, no ale już nie jest takie, no już nie jest jak wiecie, z jakiegoś podkładu karaoke. Mocniejszy bicik. Nie no, zdecydowanie lepiej to brzmi niż na scenie, ale no właśnie, my mówimy o konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci, czyli o konkursie piosenki, o wydarzeniu na żywo i trzeba ten utwór zaśpiewać na żywo. No to może być potencjalnie problematyczne. Dobra, nie jest takie złe, ale jest takie bardzo basicowe, taka piosenka typowo na Eurowizję Junior sprzed 8-10 lat. Nic specjalnego. Widziałem takie utwory właśnie z Australii bardzo często. Z Australii, z Holandii. No a tutaj nie ma jakiejś magii w tym. No jestem ciekawy, jak zaśpiewa w takim razie w wersji studyjnej te najwyższe dźwięki, te najdłuższe dźwięki, no bo tam był z tym problem. Bardziej taki dance? Killala, killala. W ogóle to słowo bardziej mi się kojarzy z jakimś afrykańskim niż irlandzkim językiem. No dobra, dawaj Queen, zobaczymy czy tutaj jest przestrzeń. Mhm. No. Też tak umiem. No tak, no nie ma tego, co było w występie na żywo. Okej, ale moim zdaniem nie współczesne, nie wyróżniające się. Dałbym to raczej gdzieś pod koniec stawki. No i obawiam się, że tak Irlandia skończy w tym roku. Bo tu będzie brakowało trochę atutu, żeby to wyróżnić. Tak to czuję. No chyba, że występ, w sensie całe wizualizacje, klimat, po prostu nas zmiecie z planszy. No to wtedy jest szansa, że Irlandia troszeczkę poprawi swoją pozycję i będzie to gdzieś miejsce w połowie stawki. Natomiast mówiąc szczerze, dla mnie to jest jeden z takich kandydatów do ostatniego miejsca. A jak Wam się podoba piosenka z Irlandii na Eurowizji Junior 2024? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, oceniając ten utwór od 0 do 10 punktów. I koniecznie przypominam Wam o subskrybowaniu tego kanału, żebyście nie przegapili żadnego kolejnego filmu, jak również odsyłam Was na mojego TikToka i Instagrama. A my widzimy się niebawem w kolejnych reakcjach. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!